Dzień dobry, mówimy dzisiaj Państwu z jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w stolicy regionu i najpopularniejszych. Ta przestrzeń już podbiła serca mieszkańców naszego miasta, chociaż istnieje zaledwie od 2 miesięcy. A mowa o reużytkowni, która mieści się przy ulicy Książąt Opolskich. Według najnowszych danych miejsce to każdego dnia odwiedza około 60 osób, a od otwarcia, czyli od 19 listopada, już odwiedziło tę przestrzeń ponad 2000 mieszkańców. I trudno się dziwić, dlatego że tutaj można znaleźć prawdziwe skarby. Od elementów zastawy, akcesoriów kuchennych, kubków, naczyń, przez elementy dekoracyjne, przez biżuterię, dodatki, torebki, zabawki, ale także warto zwrócić szczególną uwagę na regał z książkami, ponieważ tutaj można znaleźć naprawdę cenną literaturę. Literaturę dla najmłodszych, ale także encyklopedię, czy też klasykę, czyli powieści Sienkiewiczowskie. Reużytkownia jest miejscem, w którym przedmioty codziennego użytku, jak sama nazwa wskazuje, mają szansę otrzymać drugie życie. Jeżeli macie w domach przedmioty, których już nie używacie, nie potrzebujecie, ale są w dobrym stanie i mogą jeszcze komuś posłużyć, to właśnie to jest to miejsce, do którego te rzeczy warto przynieść i dać im szansę na to, żeby otrzymały drugie życie i znalazły nowych właścicieli. W ciągu tych 2 miesięcy przyniesiono tutaj rzeczy o łącznej masie 2,5 tony, natomiast wydano przedmioty, które razem ważą blisko 2 tony. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, ale wierzymy, że będzie jeszcze lepiej. Dobrego dnia.